Bardzo proszę, pani poseł Joanna Borowiak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, wysoki Sejmie. Młodzieżowe drużyny pożarnicze powoływane są przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowania młodzieży do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Członkami drużyn mogą być dziewczęta i chłopcy do 18 roku życia. Druhny i druhowie z młodzieżowych drużyn to wspaniali młodzi ludzie prezentujący piękne postawy godne naśladowania przez swoich rówieśników. Wspierają oni swoje macierzyste jednostki ochotniczych straży pożarnych, są wielką nadzieją kontynuacji idei ochotniczych straży pożarnych i dalszego rozwoju jednostek OSP w Polsce. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego minister spraw wewnętrznych i administracji otrzymał dodatkowe środki z ogólnej rezerwy budżetowej, to 25 milionów złotych na finansowe wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Polsce. Ogromne podziękowanie składamy w imieniu Parlamentarnego Zespołu Strażaków dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla pana ministra Macieja Wąsika, dla komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantów wojewódzkich PSP za dokonanie podziału tych środków i sprawne przeprowadzenie ich przekazania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Panie ministrze, pytanie do pana, ile młodzieżowych drużyn pożarniczych w Polsce otrzymało wsparcie, jakiego rzędu, jakiej wysokości były to środki finansowe i uprzejmie poproszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Odpowiadając na to pytanie, no pozwolę sobie jeszcze dodać parę słów. Wysoki Sejm w zeszłym roku uchwalił ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Ta ustawa to była ustawa rządowa, kiedy wspólnie z członkami zespołu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Wszędzie, gdzie byliśmy w strażach pożarnych, wszędzie, gdzie rozmawialiśmy na ten temat, padał jeden problem – zastępowalności pokoleń. To jest nie tylko problem demograficzny, ale także w niektórych sytuacjach społecznych. No kiedyś, 50 lat temu, kiedy straż była jedynym ośrodkiem kultury we wsi, młodzież garnęła się do SP, była większą atrakcją niż teraz, kiedy dzisiejszy świat oferuje mnóstwo różnych, często wirtualnych atrakcji. Dlatego jest problem zastępowalności pokoleń w wielu instytucjach, w wielu organizacjach, także w ochotniczych strażach pożarnych. O tym wszyscy mówią, dlatego rząd w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych zapisał możliwość formowania dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale one oczywiście istniały wcześniej, ale możliwość finansowania tych drużyn. I skorzystaliśmy w tym roku z takiej możliwości. Wedle naszych wiedzy funkcjonuje 6700 młodzieżowych drużyn pożarniczych, w których pracuje, uczy się, bawi, rozwija swoją pasję 87 tysięcy dzieci i młodzieży. To ogromna rzesza młodych ludzi, o których trzeba zadbać, żeby ta pasja nie minęła, żeby ta pasja do działania na rzecz wspólnoty lokalnej, na rzecz ochrony przeciwpożarowej, działania dla dobra wspólnego, pomocy bliźnim, pomocy sąsiadom u nich pozostała. To ważny cel społeczny i zdajemy sobie sprawę, że warto dokładać drewna do tego pięknego ognia. Dlatego też w tym roku na wniosek zespołu prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaproponował 25 milionów złotych. Tą kwotę przyjęła Rada Ministrów, przekazała do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a minister spraw wewnętrznych i administracji razem z komendantem głównym przekazał te środki do ponad 6 tysięcy młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie dotacji. Dotacje były od kilkuset złotych do 61 tysięcy złotych. To była, rekordzistą była młodzieżowa drużyna działająca przy OSP Nowa Biała w województwie małopolskim. Te środki zostały przekazane na zakup
rzeczy służących do współzawodnictwa, do szkoleń, ale także zakup ubrań pożarniczych, umundurowania dla młodych ludzi. I oprócz tych środków przekazaliśmy jeszcze w tym roku 3 miliony złotych na obozy młodzieżowe, na organizację obozów młodzieżowych dla drużyn młodych pożarniczych. Chciałbym powiedzieć tak, że zdajemy sobie sprawę, jak wielkim zainteresowaniem te dotacje się cieszyły, jak z wielką radością zostały przyjęte nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez ich wychowawców, bo to ogromny instrument w tym dziele wychowania młodzieży, dlatego w przyszłym roku będziemy występować o wyższe kwoty. Będziemy także robić odpowiednie programy, które będą wspierały letni wypoczynek dzieci z młodzieżowych drużyn. Bardzo istotne jest organizowanie tych obozów, integracja, szkolenie. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że oczywiście młody strażak może prowadzić akcje ratownicze, czy uczestniczyć w działaniach ratowniczych, spełniając dwa warunki. Musi ukończyć 18 lat i musi przejść szkolenie. Do niedawna można było szkolenia robić po ukończeniu 18 roku życia. Teraz to zmieniliśmy. Do szkoleń taki młody człowiek może zacząć przystępować już po ukończeniu 16 roku życia, tak żeby kończąc 18 rok życia był już w pełni przygotowany do działań przeciwpożarowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Zbigniew Chmielowiec, bardzo proszę. Niech pan zostanie, panie ministrze, jak mogę pana prosić. Dobrze. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Ja bardzo dziękuję panu ministrowi za tą odpowiedź. Chciałem również na ręce pana ministra podziękować za bardzo sprawne podzielenie tych środków. Środki zostały dzielone na województwa według ilości członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wszystkie województwa dostały tym samym sposobem i dziękuję właśnie za ten pomysł, że żadne województwo, prawda, nie zostało uprzywilejowane czy pominięte, panie ministrze. To był naprawdę wasz super pomysł. Ja brałem udział jako przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków w wielu uroczystościach związanych z wręczeniem promes i uśmiech na twarzach dzieci, niejednokrotnie, prawda, rodziców, wartał tych 25 milionów złotych i panie ministrze, mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych środków będzie więcej, ale moje pytanie jest takie, czy w przeszłości, z jakich środków finansowych w przeszłości były finansowane młodzieżowe drużyny pożarnicze i ewentualnie, jeżeli to jest możliwe, to w jakiej wysokości? Dziękuję bardzo, jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, proszę panie ministrze. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, rzeczywiście w przeszłości te kwoty nie były wielkie. To było od 1 400 000 złotych w okolicach roku 2012 do 3 milionów złotych rok temu. Oczywiście w międzyczasie był COVID, gdzie nie mogliśmy finansować obozów, ale generalnie to finansowanie było na niedużym poziomie, tym bardziej, że nie było jasnego zapisu ustawowego pozwalającego niektóre rzeczy finansować. Można było w zasadzie tylko i wyłącznie wydatki obozowe finansować. Teraz możemy te drużyny finansować pełniej. Chciałbym powiedzieć tak, że będziemy zabiegać oczywiście o coraz to lepsze finansowanie tych drużyn i chciałem też podziękować wszystkim członkom parlamentarnego zespołu strażackiego. Dzięki wsparciu państwa, wiem, że w większości jesteście na sali, a mieliśmy to wsparcie ogromne, mogliśmy działać skutecznie. Bardzo dziękuję, bez państwa tych uśmiechów na ustach młodzieży, dzieci na pewno nie byłoby tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.